witam. Zapraszam na spektakl Grupy Teatralnej z Tarnowa Podgórnego pod tytułem Niebo, piekło. Jak ujęła to Martyna, jedna z naszych aktorek, DJ Jola nie potrafi zrozumieć, dlaczego umarła. Jest gotowa zrobić wszystko, żeby wrócić na ziemię do swojego 7-letniego synka. Postanowiła przemierzyć całe niebo, piekło. I zobaczymy, czy to jej się udało. Zapraszam. DJ daje radę. Moja mama. Naprawdę ma na imię Jola. Jest najlepsza. Wszyscy chcą przychodzić na jej koncerty, więc mama ciągle jeździ. Wtedy opiekuje się mną ciocia Renata. Biedne dziecko. Odrobiłeś lekcję? Nie mam nic na jutro. A na pojutrze? Ojeja! Nie. Ojeja, tylko tak, droga ciociu. Chyba w twoich snach. Coś ty powiedział? Mama jest lepsza, bo zawsze zapomina o odrabianiu lekcji i ciągle obiecuje, że... To już ostatni raz. Zarobię tyle kasy, że już nigdy nigdzie nie pojadę. A wtedy będziemy siedzieć w domu w piżamach i jeść lody. I będziemy mieli pieska! Tak jest! Mama wyjeżdża, to za nią tęsknię. I czasem się boję, że już nie wróci. No i właśnie tak się stało, że jednego dnia nie wróciła. Biedne dziecko. Mama, zostaniesz teraz ze mną. Mama jest z aniołkami w niebie, wiesz? I wtedy zacząłem się śmiać, bo moja mama to okropna wariatka. Jakoś nie mogłem jej sobie wyobrazić z aniołkami w niebie. Córko! Mama? Święty Piotr. A okej, bo już się przestraszyłam, że to moja matka. W życiu jej nie widziałam. Córko, Pan nasz wezwał cię przed swoje oblicze. Że co? Oblicze. Inaczej twarz. Czekaj, święty... Piotrze. Jola, więc Piotrze... Święty. No to święty czy Piotrze? Czegoś tu nie rozumiem. Zakończyłaś dziś swoją ziemską wędrówkę. Niczego nie zakończyłam. Jechałam właśnie do domu z koncertu w Szczecinie. Niezbadane są wyroki boskie. No to błysnąłeś. Jesteśmy aniołami, które powiodą cię w światłość wiekuistą. Jak już gadamy, muszę spytać. Jesteście bardziej dziewczynami czy chłopakami? Córko!
Więc chcecie powiedzieć, że umarłam, tak? I pójdziesz do nieba. Dlaczego do nieba? Jestem straszną grzesznicą. Uznajmy, że dostanę jeszcze jedną szansę. Na co? Chcę wrócić na ziemię. To niemożliwe. Umierasz, idziesz albo do nieba, albo do piekła. Chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że ludzie umierają, prawda? Nie chwytasz, prawda? Mój syn Tadzio ma 7 lat, jestem jedyną żywicielką rodziny. On mnie potrzebuje, teraz! Kto raz umarł, ten nie zmartwychwstaje. A Jezus? Chyba nie myślisz, że jesteś Jezusem. Po prostu udowadniam ci, że twoje zasady kupy się nie trzymają. To nie ja je ustanowiłem. Takie jest prawo i koniec, kropka. A zastanawiałeś się kiedyś, co to za prawo, które odbiera mamy 7-latkowi? Chyba jakieś ostro pogrzane. Na twoim miejscu nie słuchałabym rozkazów kolesia, który wymyślił takie zasady dla świata. Po prostu rób, co masz robić i nie dyskutuj. Dobrze. W takim razie chcę rozmawiać z twoim szefem. Z Panem Bogiem? Ktoś mu musi wreszcie powiedzieć, że źle to wszystko wymyślił. To będzie konstruktywna krytyka. O mój Boże. No, co tam? A nic, nic, Panie Boże. Tylko mamy tu taką jedną panią, która nie chce umierać. Mam do was przyjść? O nie, nie. Boże, to ty? No ja, cześć. Słyszysz mnie dobrze? Słuchaj, nie mam zamiaru zostawiać mojego synka. Wracam na ziemię i nic mnie nie powstrzyma, nawet ty. Aha, coś jeszcze? Tak. Dlaczego na świecie są wojny? I chore dzieci, i więźniowie polityczni na Białorusi. Disco polo, i owsiki, i alergia na truskawki. I dlaczego ludzie umierają? No, jak mi to wytłumaczysz? Wiesz co, Jola? Ja cię chyba poślę do kogoś, kto lepiej zna odpowiedzi na twoje pytania. Mówiłem wam, że mama nie pasuje do nieba z aniołkami. Super. Halo? Jest tu ktoś? Dzień dobry. Dzień zły. Jola jestem. A Smułka, diabeł. I proszę już nie zakłócać ciszy. I co teraz? Będziecie mi teraz robić jakieś straszne rzeczy? Nie. Będziemy tak siedzieć przez wieczność. Ale ja tu umrę z nudów. Nie możesz umrzeć, bo już umarłaś. Przecież ty też zanudzisz się na śmierć. Ja mam książkę. Co czytasz? Boską komedię. I co, śmieszne? Nie za bardzo. Założę się, że lubisz Harry'ego Pottera. Nie znam. Żartujesz? Wszyscy znają Harry'ego Pottera. Kurczę, ja mam w domu całą serię. Mogłabym skoczyć i ci przynieść. Próbujesz mnie przekonać, żebym cię wypuścił. Uważaj, bo ci uwierzę. O Smułka, kretynie! Miałeś być cicho. Wybacz, o wielki Belzebubie. Jeszcze jedno słowo. A odrąbię ci ogon i... Nie ma to jak szacunek w miejscu pracy. Posłuchaj, ja nie chcę tu być i ty chyba też nie chcesz. Mam rację. Jak pomożesz mi uciec, to zabiorę cię ze sobą i nikt cię już nie będzie bił. Ja wracam na ziemię i całe piekło mnie nie powstrzyma. Chcesz to sprawdzić? Wypuśćcie mnie! Błagam! Uspokój się. Nie zasłużyłem na to. Nie zasłużyłem na zamknięcie z tobą. A ja jestem taka straszna? Mówią, że nawrzucałaś Bogu. Technicznie rzecz biorąc, po prostu wyraziłam swoją opinię. Wyrażać swoją opinię to możesz na ziemi. Może mnie jeszcze przekonasz, że i diabeł ma swoje prawa.
No to chyba musisz o nie zawalczyć. Zwariowałaś? Widziałaś Belzebuba. On ma szefów i co jeden to gorszy. A na samym szczycie jest Lucyfer. Posłuchaj, jestem samotną matką. Dlatego wiem, że jak czegoś chcesz, to musisz o to walczyć. Masz 3 minuty, a potem wychodzimy. A nawet jak nam się uda uciec, to co? Ja wracam do synka, a ty, nie wiem, co byś chciał robić w życiu? Chciałbym jakoś, może, nie wiem, zostać pisarzem. I właśnie dlatego muszę najpierw zostać człowiekiem. Że co? Człowiekiem muszę zostać. No to chyba lepiej by było dostać się na ziemię. Zrobimy tak. Zaczniesz wrzeszczeć. Rogacz przyjdzie, żeby sprawdzić, co się dzieje. A kiedy drzwi się otworzą, po prostu zwiejemy. Złapie nas. To wymyśl coś lepszego. Nie znasz jakichś diabelskich sztuczek? No jasne, znam. Tadam! Co tu się dzieje? To dla ciebie. Co? Dzień zły. A co to za bieganie? Nic, ja tak dla zdrowia. Myślisz, że mnie oszukasz? Skąd? To dobrze, że tak nie myślisz. Bo to ja jestem twoim szefem. Więc po co tak biegasz? Śmiało. Chyba się mnie nie boisz. Gdzie tam? A powinieneś! Ja już nic nie wiem, panie. Uciekaj mi, jedna baba i ten smuga. To... Co tak stoisz? Goń ich! Dobra, to do widzenia. No, i co wy byście tu beze mnie zrobili? W tym samym czasie w niebie Bóg i jego przyjaciele robili to, co zwykle robi się w niebie. Dziesięć, 12, 31 razy 3. Boże, nie obraź się, ale mam wrażenie, że nie istnieje słowo żubora rzaździć. Majo, jestem wszechwiedzący. Nie wiem, a co to jest to żubora rzaździć? To jest takie pokrętełko po litewsku. Zapisuję. 31 razy 3. 93 dla Pana Boga. Nie mogę, przecież was wkręcam. Wiedziałam. Oszukałeś nas? Wkręciłem? To nie oszustwo?
tylko żal. Widzę, że jak zwykle dobrze się bawicie. Bo on wymyślił słowo żmubura zaścić. To bardzo głupie. Lucyferze, co cię do nas sprowadza? Przysłałaś mi do piekła niejaką Jolę. Według prawa powinna być w niebie. Zachowywała się bardzo niesympatycznie. I teraz ja mam się z nią użerać? Myślałam, że lubisz pastwić się nad ludźmi. Tak, jeśli się boją. A ona nic. Dokładnie pół godziny zajęło jej zbuntowanie jednego z moich. Powiedz, czego chcesz i wracaj do piekła, bo przerwałeś nam wyjątkowo wesołą partijkę w Skrable. Jola i ten diabeł uciekli. Przyszli mi kogoś do pomocy w poszukiwaniach. Jak to? Uciekli? Dokąd? Podobno ty jesteś wszechwiedzący, więc może mi powiesz. A, czekaj, zapomniałem. Gdzie oni są? No jasne, sprytne. Co? Gdzie są? Niestety nie mogę ci tego powiedzieć. Zawsze zrobisz wszystko, żeby mnie wkurzyć, prawda? Kiedyś rozwalę ten wasz wesoły układ. Zobaczycie. Ojej, ale się boję. Przestań się wygłupiać. Taki z ciebie Bóg. Zrzucasz mi na głowę ludzi, z którymi sam sobie nie radzisz. I nawet nie chcesz pomóc? Kto powiedział, że nie chce pomóc? Bardzo chcę. Sandalfonie? Pójdziesz z nim. Do piekła? Nie, do kina. Oczywiście, że do piekła. Ale Boże, tam jest ciemno i brzydko. No i śmierdzi. Przykro mi. Czasami musimy zrobić rzeczy, na które nie mamy ochoty, prawda? Pójdziesz do piekła, poszukasz tej Joli, a potem odprowadzisz ją tam, gdzie jej miejsce. Czyli gdzie? To się jeszcze okaże. No i grali dalej. A w tym czasie mama i diabeł Osmułka, nie zgadniecie, gdzie się schowali. Przepraszam, przychodził ten może Belzebub? Och! To przychodził czy nie? Poszedł tam! Ach, czemu grzeszyłem? Nie wiem, a czemu? Bo my musimy już iść. Ach, co za męka! Tak, tak, męka! Jak długo los będzie się nade mną pastwił? Poszedł? Chyba tak. Przepraszam bardzo, ale dlaczego wy tak ciągle jęczycie? Jesteśmy tu od 317 lat. I cały czas jęczycie? To musi być strasznie męczące. Przerażająco męczące. Potwornie. Dramatycznie. A próbowaliście kiedyś przestać? Usiąść normalnie? Porozmawiać ze sobą? Marian, jestem. Witold! To może zrobimy sobie przerwę? Nie możemy. To jest piekło. Musimy cierpieć po wsze czasy. Po wsze! Miło było was poznać. Chcecie nam wmówić, że przez ten cały czas udręczaliśmy się bez sensu? Niemożliwe. Ja cierpię dalej.
Szkoda, żeby tyle lat jęków się zmarnowało. Oni tu właściwie trafili. Zabycie marudami. Wtedy mama zrozumiała, że nigdy nie może się poddać, bo inaczej skończy jak te marudy. Tak mi zawsze mówiła. Kto rozpacza, ten sam się każe. Dlatego ja nie rozpaczam. Chociaż jest mi smutno. Trochę. Tadziu! Gdzie jesteś? Schowałem się! No dobrze. A może masz ochotę na ciasto czekoladowe? Nie, dziękuję. Bardzo cię proszę, wyjdź z tej szafy. Nie, dziękuję. Ktoś już to chyba powiedział, ale powtarzania prawdy nigdy dosyć. Ciocia Renata jest straszną sztywniarą i w ogóle nie zna się na dzieciach. Ciasto czekoladowe, kto by się na to nabrał? Czekaj, w drugą stronę. O Smułka, czy ty w ogóle wiesz, dokąd my idziemy? Jasne, że... Nie wiesz. Ale za to wiem, dokąd nie idziemy. Posłuchaj, jesteś mi potrzebny tylko dlatego, że wiesz, jak stąd wyjść. Wiesz, gdzie jest wyjście, czy nie? Piekło ma 9 kręgów. Jesteśmy w 8. Jeszcze tylko 7 i jesteśmy na miejscu. Tylko nie proś mnie, żebyśmy szli skrótem. Dobra, rozdzielamy się. Nie możesz mnie zostawić. W takim razie idziemy skrótem. Nie rozumiesz. Tam jest ktoś, kogo nie chcę spotkać. Mój synek teraz myśli, że umarłam. Więc w nosie mam twoje problemy towarzyskie i twoje durne lęki. Jeśli Bóg mnie nie powstrzymał, to tym bardziej nie powstrzyma mnie jakiś drugoligowy diabeł. Nie jestem drugoligowy. Czekaj. Boję się ciemności. Nie chcę być sam. Super opieka. Idziemy skrótem. Zaginionych. Ten kretyn pozwolił im uciec. Jeśli mamy współpracować, musisz skończyć z tą mową nienawiści. Czekaj, po prostu nie znasz Belzebuba. Nazywanie go kretynem to nie mowa nienawiści, tylko wyrażanie prawdy. Z mojego punktu widzenia obaj jesteście niezbyt rozgarnięci. Ale to nie znaczy, że muszę was zaraz wyzywać od kretynów. Dobra, koniec. Gdzie ich ostatnio widziałeś? Przy marudach. Ona szuka drogi na ziemię. A on wie, którędy iść.
Z tego wynika, że pójdą najkrótszą drogą do wyjścia z piekła. Wyjść jest kilka. Ona chce wrócić na ziemię do synka. I oto to całe zamieszanie? O jakiegoś dzieciaka? I tak tego nie zrozumiecie. Ludzie kochają dzieci. Może po prostu poczekamy, aż wróci do domu i tam ją capniemy. Ach, czy ty jesteś kompletnym idiotą? A jestem? To już każdy może sobie w cichości serca sam odpowiedzieć. Nie jesteś. Ale to tylko jego opinia. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś uciekł z piekła. Co, jak ona ucieknie i cała reszta zobaczy, że z piekła można wyjść? To prawda. Zgadzasz się ze mną? Lucyferze, masz tak zryty beret własnymi intrygami, że nie jesteś w stanie zrozumieć, jak ktoś szczerze przyznaje ci rację. To był wyraz troski o twoje zdrowie psychiczne. Czy to możliwe, że anioł jest taką wredną świnią? Pozwolisz, że nie wezmę tego do siebie? Moim zdaniem... Pójdą stąd do wyjścia, tutaj. Tędy nie pójdą. Tu mieszka matka Osmułki. On się jej strasznie boi. Dobrze, w takim razie sprawdźmy wszystkie inne drogi. Jeszcze po kawałeczku, serniczka. Już nie mogę. Mogę zdjąć czapkę? Nie ma mowy. Przeziębisz się. To chociaż okno otworzę. Nie ruszaj się, bo się spocisz. I wszyscy macie do końca zjeść goloneczkę. Już nie wytrzymam tego siedzenia. Cześć, mamo, my tylko przychodzimy. Nie zostaniemy na obiedzie. Syneczku mój! A kim jest ta pani? To jest Jola. Nareszcie? Nie, to tylko koleżanka. Tak się mówi. Ale kiedy będziecie brali ślub, to ja wszystko zorganizuję. Mamo, ona nie jest diabłem. Jestem człowiekiem. Chcesz mnie zabić? Tyle lat poświęceń. Tyle szaliczków na drutach narobiłam. Tyle goloneczek nagotowałam. Wiem, 150 lat zrzucałem nadwagę. Krew, pot i łzy, a ty mi się tak odwdzięczasz. Wytłumaczę ci to innym razem. Innego razu nie będzie. Ała, ała, coś mnie kuje w sercu. To koniec, umieram. Mamo, mamo, przepraszam. Już nie będę się z nią zadawał. Wreszcie zrozumiałeś, że twoje miejsce jest przy matce. Co, zostajesz tutaj? Ona cię zadręczy. Wiem, ale to moja matka. Nie mogę pozwolić jej umrzeć. Właśnie, nie słuchaj tej ludzkiej flądry. To tylko manipulacja. Ała, ała, znów boli. Słuchaj, Osmułka nie zrobił nic złego. Ja idę dalej. Nie mogę. Oczywiście, że nie możesz. Spójrz na siebie. Jesteś słaby. Zawsze byłeś słaby. Ona cię wykorzystuje. To nieprawda. Jesteś wspaniałym pierwszoligowym diabłem. Przysięgam, że cię nie zostawię. Jesteś dzielny i masz wielkie marzenia. To trochę tak, jakbyś był aniołem. Piękne wzorce. Faceci w sukienkach. Chcesz być takim mięczakiem jak anioły? Mamo, jestem dużo lepszy, niż ci się wydaje. Jola, idziemy.
mówię ci, wspaniały człowiek. Myślę, że coś z tego wyjdzie. A Tadzio ciągle siedzi. No, ale psycholog na razie mówi, żeby dać mu spokój. Ciociu! Co, Tadziu? Przeszkadzasz mi! Przepraszam, słoneczko. Nie chcesz jeść? Nie, dziękuję. Zaczął się odzywać. Myślę, że jest lepiej. Słoneczko! Zachowuje się, jakby zaczęła mnie lubić. Ale to przejdzie. Zaraz się okaże, że jej nowy chłopak ma żonę. Będzie siedzieć na kanapie i płakać. Mama zawsze ją pocieszała. Kto ją teraz pocieszy? Co tam mówisz, Tadziu? Ja, że poproszę o obiad. Smuka ucieka z piekła. A mówiłeś, że do matki nie pójdzie, ty małpa włochata. Nic takiego nie mówiłem. Błagam, ratujcie moje dziecko. Więc po to cię Bóg przysłał? Żebyś nas oszukiwał, zdrajco w trykocie? Nie chcę ci sprawić przykrości, ale to ty mówiłeś, że do matki nie pójdzie. Dobrze pamiętam. To pomożecie mi, czy nie? Najpierw mu te pióra ze łba powyrywam. Wspaniale się dzisiaj pływa. Woda jest wyjątkowo ciepła. Zmieniłaś fryzurę? Postarzałam się trochę. Znudziło mi się bycie młodą. Bardzo fajnie ci w tych zmarszczkach. I w głowie mi się lepiej poukładało. A rozumiem, czas na poważną rozmowę. Właśnie, mój drogi. Martwi mnie historia tej dziewczyny, którą wysłałeś do piekła. Kochana, nie możesz przeżywać tak bardzo każdego człowieka. Ich jest strasznie dużo. Wiem, a nie moglibyśmy jakoś pomóc? Myślisz, że dlaczego posłałam do piekła Sandalfona? Mają ochronić przed diabłami i przyprowadzić z powrotem do nieba. A co z tym chłopcem? Będzie dobrze. Dajmy mu jakiś znak. Leć! Śmiejesz? Z moich myśli. Posłuchaj,
poznałam takiego znajomego. I on pisze książki dla dzieci. No i w każdym razie masz tu książkę. Nie chcę. Ale ona jest o chłopcu takim jak ty. Nazywa się O chłopcu, który siedział w szafie. Autor wpisał ci nawet dedykację. Dla Tadzia, Roman Osmułka. Smułka? Tutaj. Gdzie? No tam, na górze. A, chodzi ci o ten włas, który ledwo widać. Tu gdzieś powinna być drabinka. W życiu się tam nie dostaniemy. Puknij się w łeb tą swoją drabinką. Przepraszam bardzo. Czy to ten wypuszczają z piekła? Co? Nie. Bo my tak jednak to przemyśleliśmy i no jednak nie chcemy cierpieć. No i super, trzymaj drabinkę. To tędy czy nie tędy? Nie możemy ich wszystkich wypuścić. To nie mój problem. Syneczku, przemyślałam to. Skoro ty odchodzisz z piekła, to ja też. Nie ma mowy. Stać! Po moim trupie, my musimy stąd wyjść. Nie, nie możecie. Aleście narobili bałaganu. Bo ona! Jestem już tym zmęczony. Od tygodnia całe niebo i piekło żyje. Tylko DJ Kujolą. Boże, bardzo przepraszam za zamieszanie, ale bardzo cię proszę, pozwól mi wrócić na ziemię. Ja nie mogę robić wyjątków. Jesteś Bogiem, możesz wszystko. No... No w sumie, ale co jak ktoś się dowie? Wtedy już nikt nigdy nie potraktuje śmierci poważnie. Będziemy zaprzeczać i dementować. Proszę, 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 ten jeden raz. Ja nie mogę robić wyjątków. No dobra, tylko przestańcie już tak po mnie jechać. Zrobię tak, że wszyscy będą zadowoleni. Boże, a skoro robimy sobie tutaj takie różne cuda, to mógłbym mieć szansę na zostanie człowiekiem. Jeśli Lucyfer nie ma nic przeciwko? Powiedziałbym nie, z samej złośliwości, ale Osmułka, z przyjemnością pozbędę się z piekła twojej durnej gęby. Wspaniale! Uwaga, skupcie się wszyscy, bo to będzie prawdziwy cud. Taki cud zobaczycie tylko raz w życiu. Niech się stanie. Tadzio, słyszysz mnie dobrze? No cześć! Cześć, słoneczko moje. Jak się czujesz? Dobrze. A my będziemy mogli przez te sławki rozmawiać zawsze, jak będziemy chcieli, tak? No. A co u ciebie? Zmęczona jestem. Miałam ciężki czas. Mamo, bo ja tak pomyślałem. Ty byś nie chciała odpocząć? W jakim sensie? No, że na przykład pójdziesz do tego nieba.
Tak myślisz? No, bo ja sobie dam radę. Ciocia nie jest taka sztywna, a wujek Roman gra ze mną w piłkę. Jest zupełnie fajny. Tylko wiesz, jak się nazywa? Osmułka, śmiesznie, nie? No, widzę, że ładnie tam sobie beze mnie radzicie. Strasznie cię kocham. A ciebie też. I nie chciałam cię zostawiać, wiesz? Wiem. To co, pójdziesz do tego nieba? Chyba tak. Dobra, to cześć, bo właśnie idziemy z drugiem na kosza. Pa! Pa.